Oni byli ze mną z dzieci, bośmy razem handlowali. Ten stary ojciec bolewał nad tymi chłopakami. No i tak oni się słaniali, bo tu było pewno Niemców. Tu nie było jak się ruszyć. Stary zostawił chłopaków tych u mnie, a sam z żoną i z córką poszedł w rodzinne struny, tam na Zatoporu. Zginęli tam na Zatoporu. Ja tam nie widziałam, tylko pozdrów mnie dochodził, kto to zrobił. Znajome na pewno was sprzątnali. A, co dole. Było i w stajni, jak były mrozy, to oni w stajni. To taki był ciągły ten budynek stodoła i stajnia, i takie szopy na siano. Tak to wszystko było złączone i oni tak sobie to tu weszli, to tu weszli. Ta siana nakościłem za siedzi, to oni sobie porobili dziury w tym sianie, nie? Chód był mróz, to tam było ciepło. Przebywali ile można było. Jedzenie było takie, no to z gospodarstwa samo, kamieć kartofle, chleba w piecu jako piecony. Matka to dużo pomagała, to grzyło, bo jak mnie nie było, to ona jakąś dziupinę ugotowała i jem pokryją zniosła. To mnie się posługiwali mną. Gdyż jakiegoś bydlaka wymacali, to mnie posyłali tam przyprowadzić i oni u mnie nocą zażynęli i rozprowadzali. No w ten sposób zarabiali na to życie. I Niemcy wtedy najechali. On ciągle był napięty i ciągle uważał, co się we wsi dzieje. Mąż podskoczył do nich i mówi, chowajcie się, mówi, bo wsi Niemcy. Każdy się tam jakoś usadził, żeby to nie było jakiegoś odgłosu. To zawsze go ostrzegał tych, żeby upewnić ich, żeby cicho siedzieli. No i tak biedaczyska siedzieli. Ja na szpagrze to się i przejechał. A Żydzi się poskarżyli do mnie, że on niech to napastuje. Może chciał, żeby mu dali łapówek i co? A skąd to nie wezmę, jak oni byli biedni, jak oni na kawałek chleba nie mieli. To ja go wziąłem za kuper, jak ci źle, to uciekaj, a nie to siedź spokojnie, czego chcesz. Potem jak się te wojska tu zbliżały, to tu nie było chodu. Oni musieli stąd ujść się. Zatrzymali tam gdzieś na ogrodnikach. Tam musi za dwa tygodnie tam przebywali. Jak ruskie weszli, to oni z Ruskami handlować umieli. A długo też nie byli. Potem się zebrali i wyjechali gdzieś tam. Ważne było i to, że Niemców nie ma, że o Niemcy już to była wolność. Bo była i nasza wolność, i żydowska wolność.